Pielgrzymka z Paryża do Chartres zaraz będzie docierać do miejsca swojego, do którego zdąża, czyli do katedry Notre Dame w Chartres. Pielgrzymka zgromadziła rekordową liczbę uczestników w tym roku. 16 tysięcy z Francji, ale nie tylko, bo jeszcze z 24 innych krajów. Natomiast po raz pierwszy również organizatorzy byli zmuszeni, żeby zamknąć zapisy. Jest to pielgrzymka, która gromadzi katolików z Francji, ale właśnie też z całej Europy. I idą w niej przede wszystkim katolicy związani z tak zwaną mszą, tak zwanym rycie trydenckim, tak zwani tradycjonaliści. Czyli można powiedzieć, że ta pielgrzymka, jej popularność w pewien sposób uderza w przekonanie, że tradycyjne, konserwatywne podejście do religii jest w odwrocie. Jednocześnie jest tutaj wiele grup, szapitów, jak się tutaj mówi, rodzinnych, dziecięcych. Jest bardzo duża energia, jest naprawdę bardzo pozytywna atmosfera. Tak jak zawsze, w tym roku, jak jest nas tak dużo, ten entuzjazm jest jeszcze większy. Jest również grupa z Polski, są dwie grupy. Jednej z nich ja przewodzę, jest to grupa świętego Stanisława, druga to grupa świętego Tomasza. Nasze grupy liczą łącznie 60 osób. Jesteśmy tutaj co roku i co roku są... bywa nas coraz więcej.